Cześć, tutaj Alessandro, witam Was niezwykle serdecznie i zapraszam na kolejny 46. odcinek mojej serii z Football Manager 2015. Jest to oczywiście moja kariera Brescia Calcio, no i jak widzicie w tym momencie mój budżet transferowy urósł do aż ponad 46 milionów euro. To oczywiście wiąże się z tym, że taki właśnie budżet transferowy zaproponował mi zarząd klubu Brescia Calcio na przyszły sezon. Również tutaj budżet płacowy w wysokości 914 tysięcy euro tygodniowo, tak więc naprawdę jest to kolejny argument, który tutaj być może przekona mnie do tego, abym jeszcze jeden sezon w tym klubie pozostał, no bo przypominam, że mój kontrakt z Brescią Calcio kończy się wraz z końcem obecnego sezonu, no i wciąż jeszcze nie zdecydowałem się na przedłużenie tej umowy, aczkolwiek tutaj ostateczną decyzję podejmę właśnie podczas przerwy letniej. Zatem czy pozostanę w Brescia Calcio, czy przejdę jednak do jakiegoś innego klubu, to oczywiście wszystko zobaczycie w następnym odcinku. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek poprzedni, no to ostatnio widzieliśmy się rzecz jasna na tym dosyć wysoko i niestety zasłużenie przegranym dwumeczu z Manchester United, w zasadzie na rewanżu z Manchester United, który przegraliśmy aż 0-4. Juan Mata, Claudio Marchisio, Memphis Depay i Adan Januzaj strzelali gole dla zespołu Czerwonych Diabłów, no i oczywiście tym samym pożegnaliśmy się na fazie 1/8 finału z rozgrywkami Ligi Mistrzów, zatem powróciliśmy do rozgrywek ligowych, a tam mieliśmy naprawdę bardzo dobrą serię. Najpierw 3-2 wygraliśmy Sassuolo po trafieniach Lajama Mertensa, Mishiego Batshuayiego i Manuela Locatelliego dla naszych rywali. Trafili Poyapalo oraz Valzania, no i wygraliśmy z zespołem, z którym zwycięstwo sprawia mi chyba największą satysfakcję, czyli Sassuolo 3-2. Potem pojechaliśmy na Sardynię, na Riva Stadion, na mecz Cagliari, no i tam dosyć trudną przeprawę mieliśmy, co widać zresztą po wyniku 3-3, dwukrotnie Franco Di Santo i Valerio Vere trafiali dla gospodarzy, natomiast dla nas Mishi Batshuayi, Andre Ajów i Carlos Carbonero strzelali bramki. Carlos Carbonero, który walczy, przypominam tutaj, o tytuł króla strzelców Serie A. Później mecz z Palermo i mecz, który na Stadio Mario Rigamonti tylko zremisowaliśmy 1-1. No tutaj naprawdę działy się rzeczy niezwykłe. Spójrzcie, moi drodzy, na statystyki tego meczu. Oddaliśmy 37 strzałów, 19 celnych. Rywal oddał tylko 2 strzały, jeden z nich był celny. No i wynik 1-1, który tutaj jest dla nas naprawdę bardzo krzywdzący, bo mieliśmy mnóstwo sytuacji w tym spotkaniu na to, aby zwyciężyć w tym meczu, no ale niestety nasza nieskuteczność sprawiła, że tylko zremisowaliśmy to spotkanie. No raczej w prawdziwym futbolu takie rzeczy jak tutaj się nie zdarzają, taka złośliwość losu może nas spotkać tylko i wyłącznie w FM-ie, tak więc strata kolejna punktów, którą później powetowaliśmy sobie w następnym meczu z zespołem Udinese Calcio. Evandro to był dopiero drugi gol Brazylijczyka w tym sezonie, później Andre Ayew, drugi gol z rzędu reprezentanta Gany, no i Liam Mertens, 3-1 gola dla gości trafił w tym meczu Pedro Delgado. Później pojechaliśmy do Cesena na mecz z zespołem walczącym o utrzymanie, no i również nie obyło się bez małych problemów. Najpierw Evandro strzelił gola dla nas, później wyrównał Roberto Insigne po 6 minutach drugiej połowy, następnie Ante Coric, później Sean Oshie, no i do końca tego meczu drżeliśmy o wynik, no ale niezawodny Andre Ayew, dla którego był to trzeci gol w trzecim meczu z rzędu, zapewnił nam tutaj zwycięstwo 3-2. Spójrzmy w ogóle na formę w ostatnich meczach Andre Ayew, która jest naprawdę bardzo wysoka. Nie, przepraszam, to był trzeci gol w czwartym meczu kolejnym Andre Ayew. No i gol, który dał nam właśnie triumf nad Cesena 3-2. Później mecz u siebie z Sampdorią. Ten mecz miałem Wam pokazać, aczkolwiek później doszedłem do wniosku, że jednak lepszą opcją będzie właśnie pokazanie Wam tych dwóch ostatnich kolejek tego sezonu 2019-2020, a nie po prostu pokazywanie meczu z Sampdorią i następnie przeskakiwanie do meczu z Milanem. Uznałem to za troszkę bezsens, no i jednak tutaj mecz z Sampdorią rozegrałem sobie poza odcinkiem. Bardzo dobry występ moich zawodników. Znów Evandro, który rozkręcił się tutaj na dobre. Spójrzmy, w jakiej formie jest ostatnio Brazylijczyk. 4 gole w 3 ostatnich meczach, naprawdę fantastycznie. Tutaj chyba już zadomowił się w naszym zespole zawodnik sprowadzony przeze mnie tutaj z Internacjonalu Porto Alegre za 12 milionów euro w przerwie zimowej. Następnie gole Halilowicza i Carlosa Carbonero, dla który to był 20 gol w tym sezonie. Honorowego gola dla gości zdobył Ener Valencia. Zatem, moi drodzy, mecz z Sampdorią sprawił, że już na dobre
ale zapewniliśmy sobie tytuł wicemistrza Italii, zatem udało się powtórzyć wielki sukces z zeszłego sezonu, no aczkolwiek tutaj po cichutku liczyłem na tytuł mistrzowski, jednak no po raz kolejny zespół Juventusu okazał się nie do doścignięcia, tylko dwie porażki starej damy w tym sezonie, tylko 5 remisów i aż 29 zwycięstw, no z takim zespołem, który ma takie statystyki, no naprawdę ciężko tutaj widzę rywalizować. 92 punkty w tym momencie, 17 punktów przewagi nad nami, to jest naprawdę prawdziwy knockout w wykonaniu zawodników starej damy, jednak oczywiście tutaj wciąż pozostajemy jeszcze pozostajemy na drugim miejscu w tabeli, no i właśnie na takim miejscu tą ligę już skończymy, co myślę, że porównując budżety obydwu klubów, zatem Juventusu i Bresci, również piłkarzy, którymi tutaj dysponuje Juventus, a którymi dysponujemy my, i tak myślę, że to drugie miejsce to bardzo duży sukces. Zatem jeszcze kilka tutaj takich małych szczególików, zatrudniłem sobie nowego trenera bramkarzy, no i spójrzcie, kim jest ten trener bramkarzy, pewnie nie spodziewaliście się, ale zatrudniłem w moim klubie Gianluigiego Buffona, który ostatecznie zdecydował się zakończyć piłkarską karierę, tutaj z dorobkiem 158 meczów w reprezentacji Włoch, no naprawdę prawdziwa legenda włoskiego calcio, bramkarska legenda na miarę Dino Cofa, tutaj spójrzmy na jego atrybuty, które póki co nie są jakoś bardzo wysokie, jedynie tutaj atrybut bramkarze na poziomie 17, no i myślę, że tutaj zastąpi któregoś z moich trenerów bramkarzy, który po tym sezonie kończy się kontrakt, tutaj Sebastiano Aprile, który ma dobre atrybuty, aczkolwiek bramkarze na poziomie 16, aczkolwiek ma dużo innych lepszych atrybutów od Gianluigiego Buffona, no i także Marco Bizzarri, który ma tutaj atrybut trenowania bramkarzy na poziomie 20, zatem prawdopodobnie to on tutaj zostanie jako drugi trener bramkarzy obok Gianluigiego Buffona w moim zespole. Zatem moi drodzy, przejdźmy może już do spotkania, które dzisiaj nas czeka. Spotkanie przedostatniej kolejki Serie A, 37 mecz przeciwko Romie. Zatem jak już sobie tutaj wyliczyłem, podczas mojego pobytu w Bresci zaledwie raz udało mi się wygrać na Stadio Olimpico w meczu z Romą, tak więc nie mam dobrych wspomnień z tego stadionu. No i zobaczymy, czy dzisiaj uda się po raz drugi w mojej karierze wygrać na stadionie Romy. Później oczywiście ostatnia kolejka i mecz z Milanem, no ale wcześniej po meczu z Romą oczywiście również tutaj kilka waszych próśb, które pojawiły się pod ostatnim odcinkiem. Zatem oczywiście zerknijmy sobie jeszcze raz na ligową tabelę, zerknijmy sobie może również na statystyki zawodników tutaj występujących we włoskiej Serie A. Spójrzmy na razie w klasyfikacji strzelców. Liderem jest Carlos Carbonero wespół z Manolo Gabbiadinim. Obaj zawodnicy mają po 20 strzelonych goli, już goni ich mimo Nobile, który ma 18 trafień, jego koszta ma tych trafień 16, no i prawdopodobnie śmiem twierdzić, że to między Carbonero, który przecież nie jest nominalnym napastnikiem, a prawoskrzydłowym, a napastnikiem Romy Manolo Gabbiadinim, rozstrzygnie się to, który z tych zawodników będzie królem strzelców rozgrywek włoskiej Serie A w tym sezonie. Jeżeli chodzi o średnią ocenę, tutaj wciąż moi zawodnicy na czele, Ante Coric 7,93, fantastyczna wręcz średnia ocena, Chorwata na drugim miejscu, Carlos Carbonero 7,60 i na miejscu trzecim Liam Mertens 7,53, również tutaj największa i liczba asyst po stronie Ante Coricza 18 zagrań kluczowych na koncie Chorwata. Zatem ustalmy sobie teraz skład na spotkanie z Romą, gramy dzisiaj oczywiście na wyjeździe, Roma wciąż ma o co walczyć, bo Roma jeszcze może tutaj wskoczyć na miejsce czwarte i zapewnić sobie grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. No i tutaj oczywiście Roma również, co warto zaznaczyć, jest w finale Ligi Europejskiej, gdzie zmierzy się z Arsenalem, tak więc naprawdę tutaj, mimo że w lidze jakoś strasznie nie brylują Rzymianie, no to jednak w Lidze Europejskiej dotarli aż do finału i mają szansę na zdobycie tego bardzo cennego trofeum. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, no to może tutaj przy okazji również sobie na tą Ligę Mistrzów zobaczymy, kto tutaj ewentualnie wystąpi w finale. Barcelona z Manchesterem United, zatem tutaj Barcelona po raz trzeci z rzędu, co niezwykle rzadko się zdarza, co w zasadzie w realnym futbolu nie zdarza się w ogóle, aby któraś z drużyn obroniła tytuł Ligi Mistrzów. Tutaj Barcelona już po raz trzeci z rzędu może sięgnąć po to trofeum, no ale nie ma się co dziwić, kiedy tutaj ma się w zespole takie trio jak Neymar, jak Lionel Messi, także trzeci z tych zawodników, czyli Luis Suarez, który mimo swojego bardzo zaawansowanego już wieku wciąż ma fantastyczne atrybuty. No tutaj naprawdę z takim trio można zdobywać nie tylko trofea na krajowym podwórku, ale także na
podwórku europejskim. No ale oczywiście teraz skupiamy się już na ustalaniu składu na mecz z Romą. Zatem Nicola Leali oczywiście pozostaje w bramce na prawej obronie w miejsce lekko podmęczonego już Matteo Darmiana. Może pojawi się Stefano Sabelli. Sabelli, jeden z tych zawodników, który prawdopodobnie po tym sezonie opuści Brescia Calcio. On już dosyć głośno upominał się, że chce grać w pierwszym składzie, a kiedy nie mogłem mu tego zapewnić, no to po prostu ten zawodnik pewnie zdecyduje się na odejście z mojego klubu. W środku obrony Norbert Dziomber, no i jego partnerem będzie tutaj Emiliano Velasquez, ponieważ bardzo słaba już kondycja Koulibaly'ego. Na lewej stronie oczywiście niezawodny Baba Raman, który również interesuje się kilka dużych klubów: AC Milan, Manchester United, Newcastle i Roma. W tym momencie jego wartość to 16 milionów euro, a przypominam, że sprowadziliśmy go sobie z Augsburga za 10 milionów euro. Zatem gdybyśmy ewentualnie sprzedali tego zawodnika, no to tutaj troszkę grosza na nim zarobimy. W środku Locatelli, Laia Mertens, z prawej strony Carbonero, w środku Halilović, z lewej Coric, no i w ataku coraz lepiej spisujący się Evandro. No i zobaczymy, czy w takim składzie uda nam się wygrać kolejne spotkanie, trzecie już spotkanie z rzędu, o ile się nie mylę, na naszym, nie, czwarte, przepraszam, zwycięstwo z rzędu. No to byłoby naprawdę fantastyczne zakończenie całkiem przecież udanego sezonu. Zatem zgłaszamy sobie zespół, no i przechodzimy już do tego starcia. Jak widzicie, jesteśmy lekkim faworytem tego spotkania, no aczkolwiek tutaj naprawdę Stadio Olimpico to bardzo trudny teren. Zobaczymy, czy uda nam się przeciwstawić zespołowi Romy. Tutaj oczywiście uznaliśmy, że Darmian potrzebuje odpoczynku. No tutaj spójrzmy jeszcze na ustawienie Romy w bramce Padelli. Dalej Papadopoulos, Paletta, Capradosi. Druga linia Alex Silva, Aqua, Gulam, Ramirez i Marone. No i w ataku Nicola Sansone i Andrea Belotti. Tutaj dwóch moich byłych podopiecznych. Nie wiem, zapewne dobrze pamiętacie z prowadzenia przeze mnie Romy, Bresci w Serie B. No i tam właśnie w moim składzie występował Elio Capradosi, 31 występów, 2 bramki, 3 asysty tego młodego zawodnika. No i także oczywiście Nicola Sansone, którego miałem w Sassuolo, tam również jedna z ważniejszych postaci mojego zespołu. Zatem dzisiaj przychodzi mi rywalizować z moimi dwoma byłymi podopiecznymi. No i jeszcze oczywiście tutaj ustalamy sobie instrukcje dotyczące rywali. Oczywiście musimy przypilnować Belotti, musimy także przypilnować Nicole Sansone. No i nie gra dzisiaj Manolo Gabbiadini, nie wiem, chyba jest kontuzjowany, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo przecież najlepszy strzelec Romy tak bez powodu nie siedziałby na ławce rezerwowych. Nie, tutaj po prostu nie został wzięty na to spotkanie ze względu na bardzo słabą kondycję, no i również ze względu na to, że pewnie trener Andrea Camplone już oszczędza tego zawodnika na finał Ligi Europejskiej. Zatem tutaj oczywiście będzie miał troszkę ułatwione zadanie nasz prawy pomocnik, czyli Carlos Carbonero, no bo jeżeli strzeli bramkę, no to zostanie samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców Serie A. Zatem tutaj naprawdę ma dużo do wygrania ten nasz prawoskrzydłowy. No i rozpoczynamy, moi drodzy, to spotkanie. Jesteśmy na oczywiście Stadio Olimpico i zwycięstwo. No w zasadzie już o pietruszkę, aczkolwiek myślę, że tutaj przynajmniej dla nas o pietruszkę, no ale dla Romy mecz bardzo ważny. I mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy kilka fajnych, ciekawych i efektownych akcji obu drużyn. Uwaga, pierwsze dośrodkowanie, jest Raman, jest Sabelli. Uwaga, jest strzał Carlos Carbonero. Jest 12 minuta, no i w tym momencie jest to 21 gol Carlosa Carbonero w lidze i w tym momencie wychodzi on na czoło klasyfikacji strzelców ligowych w Serie A. Zatem przed momentem o tym mówiłem, że mógłby tutaj pod nieobecność Manolo Gabbiadiniego strzelić gola i zostać królem strzelców Serie A. No i tak właśnie tutaj Kolumbijczyk w tym momencie uczynił. Kolejna akcja, jest Dziomber, przerzucenie fantastyczne do Coricza, dobre przejęcie Evandro, jeszcze Padelli, jeszcze dobitka, coś nieprawdopodobnego, jak tutaj piłka mogła nie wpaść do siatki. Dwie wręcz nieprawdopodobne interwencje Daniele Padellego po strzałach Brazylijczyka Evandro. Mamy 25 już prawie minutę tego spotkania i wciąż poza tymi dwoma akcjami naszej drużyny nic się tutaj ciekawego na Stadio Olimpico nie dzieje. Może nie będziemy tutaj przeprowadzać jeszcze rozmów motywacyjnych z naszym zespołem, aby im tutaj jakoś nie zaszkodzić. Na razie mamy przewagę, gramy dobrze, stworzyliśmy już dwie groźne sytuacje, z czego jedną wykorzystaliśmy i mamy kolejną. Jest Halilović do Coricza, ten ładnie rozciąga grę. Mertens, jest Halilović, no ale to uderzenie bez problemów wybronił
instynktownie nogami Daniele Padelli. No nie wiem teraz, czemu tak długo zastanawiał się Ante Toric, co zrobić z tą piłką. W końcu ją stracił, no i tutaj gra nie pokazała nam już dalej tej akcji. Zatem kolejna akcja, tym razem zespołu Romy. Jest Alex Silva, zagranie do Nicoli Sansone. Dobrze jednak przejmujemy piłkę. Ante Toric, teraz szkoda, że nie udało się dobrze rozegrać piłki, ale jeszcze mamy futbolówkę pod naszymi nogami. Locatelli pędzi tutaj środkiem boiska. Teraz dobrze rozpędził się wychowanek Milanu. Locatelli coraz bliżej pola karnego. Dośrodkowanie zablokowane, ale jeszcze piłka na prawo do Sabellego. Ten do Locatelliego. Teraz odegranie do naszego rezerwowego prawego obrońcy. No i uwaga, było bardzo groźnie. Piłka prawie w siatce, no ale tak gdzieś tam zatańczyła na linii bramkowej i ostatecznie nie udało się Carlosowi Carbonara strzelić swojego drugiego gola w tym spotkaniu. No Roma dzisiaj praktycznie nie istnieje. Roma póki co oczywiście odpukać nie stworzyła żadnej ciekawej sytuacji pod naszą bramką. Tutaj widzicie bardzo dobry mecz Stefano Sabellego. Bardzo dobry oczywiście również strzelca jedynego w tym meczu gola, czyli Carlosa Carbonero. Również bardzo przyzwoity występ Ante Toricza. No i oczywiście tutaj powiemy naszym zawodnikom, nie odpuśćcie tego, tutaj nasi zawodnicy są skoncentrowani, są zmotywowani. No i przejdźmy zatem do drugiej połowy tego spotkania. Do przerwy prowadzimy tylko 1-0, no bo tutaj mieliśmy sytuację zdecydowanie, aby ten wynik mógł być dla nas dużo, dużo lepszy. Teraz Belotti schodzi z boiska, w jego miejsce Giarlamo, De Angelis, no i w tym momencie mamy na boisku już trzech zawodników, których kiedyś prowadziłem, no bo przecież De Angelis też kiedyś był piłkarzem Romy. No a teraz druga żółta kartka dla Aferie Akwaha, no i w tym momencie piłkarz Romy wylatuje z boiska na początku drugiej połowy. No i teraz będziemy mogli jeszcze wykorzystać to, że Roma od 52 minuty będzie grała w dziesiątkę. No ale uwaga, na razie nie stwarzamy żadnych ciekawych sytuacji. Kolejna kontuzja, tym razem Alex Silva opuszcza boisko z urazem. No niestety słaby występ dzisiaj Evandro, zatem czas może na to, aby dać dzisiaj szansę Mishiemu Batshuayemu, który jest tutaj takim naturalnym zmiennikiem w tym momencie dla Evandro. No ostatnie bardzo dobre występy tego piłkarza naprawdę nie mogły umknąć mojej uwadze, zatem postanowiłem właśnie tego zawodnika wystawić dzisiaj w pierwszym składzie. No ale dzisiejszy mecz Brazylijczykowi niestety nie wyszedł. Miał jedną ciekawą sytuację, ale jej nie wykorzystał. Jeszcze Aaron Kuhl w miejsce Locatelliego, zatem zróbmy sobie już podwójną zmianę, no i pozostaniemy z jedną roszadą do końca tego spotkania. Mamy 73 minutę, zatem jeszcze kilka chwil i arbiter zakończy to spotkanie. Teraz Gulam jest niebezpiecznie w polu karnym. Na szczęście arbiter nie gwizdnął. Już troszkę przestraszyłem się, że będzie rzut karny dla Romy, no bo tutaj gra niestety lubi płatać nam takie figle, że gdzieś tam bardzo dużą mamy przewagę. Zespół rywali nawet dostaje gdzieś czerwoną kartkę, a mimo to wyrównuje stan rywalizacji w danym meczu i spotkanie kończy się stratą punktów. Uwaga, teraz Mishi Batshuayi, zbieg do środka Belk, tak troszkę w swoim stylu, no ale niestety to uderzenie zawodnika, który, dla którego jest to trzeci sezon w barwach Bresci, nie było niestety celne. Teraz Vasquez, Aaron Kuhl i bramka, tam jeszcze był rykoszet pokonany tutaj Daniele Padelli. To drugi gol w tym spotkaniu młodego Anglika, gol, który już prawdopodobnie pieczętuje nasze zwycięstwo na Stadio Olimpico. No gdybyśmy grali przez cały sezon tak jak dzisiaj w meczu z Romą bez kompleksów, naprawdę bardzo, bardzo spokojnie, bardzo pewnie, z dużą przewagą, z dużym luzem, no to kto wie, być może moglibyśmy tutaj powalczyć z Juventusem nawet o tytuł mistrzowski. Niestety tutaj nasza dobra forma przyszła gdzieś na koniec sezonu, po drodze pojawiały się niestety potknięcia, no i to właśnie sprawiło, że to stara dama po raz kolejny sięgnęła po Scudetto, a my zakończyliśmy rozgrywki na miejscu drugim. Jeszcze tutaj jedna sytuacja, aczkolwiek to już będzie chyba koniec spotkania. Jeszcze Vasquez, jeszcze Sabelli uderza, no ale nad bramką ten strzał naszego prawego obrońcy. No i moi drodzy, koniec tego spotkania. Na Stadio Olimpico pokonujemy Romę 2-0. Bardzo dobry występ naszego zespołu. No chyba po statystykach będzie dobrze widać, że Roma praktycznie nie miała dzisiaj nic do powiedzenia. Warto tutaj pochwalić naszych zawodników, którzy jakoś tutaj
szczególnie entuzjastycznie nie zareagowali na te nasze pochwały. No i tutaj zwycięstwo to fajna sprawa i bardzo duży zastrzyk energii. No spójrzmy, Roma praktycznie, tak jak już mówiłem, nie miała zbyt wiele do powiedzenia. 3 strzały, jeden celny, my aż 30 strzałów i 12 były z tych strzałów było strzałami celnymi, 62 do 38, zatem również wielka przewaga w posiadaniu piłki. No tutaj ułatwiła nam troszkę zadanie ta czerwona kartka dla Aqua w 54 minucie meczu. No i tutaj ostatecznie udało się, moi drodzy, w tym przedostatnim meczu Serie A sięgnąć po 3 punkty, no i jeszcze tutaj bardziej umocniliśmy się na pozycji wicelidera tabeli. Może tutaj jeszcze szybko przeprowadzimy sobie konferencję prasową, no i chyba kolejne zwycięstwo w rozgrywkach Brescia do lat 20. No tego się nawet nie spodziewałem, nawet wam powiem szczerze, że jakoś szczególnie nie śledzę tych rozgrywek drużyn do lat 20, no ale jak się okazało, nasza drużyna po raz kolejny, po raz drugi z rzędu, jak widzicie, sięgnęła po mistrzostwo. Spójrzmy tutaj, we wszystkich klasyfikacjach przewodzą moi piłkarze, zatem tutaj świadczy to o tym, że mamy bardzo ciekawą i utalentowaną młodzież. Spójrzmy jeszcze, jak w drużynie do lat 18, tutaj dopiero 10 miejsce, zatem idealnie środek tabeli drużyny, która triumfowała przed rokiem, no ale tutaj oczywiście większość z tych piłkarzy trafiło do drużyny do lat 20, natomiast do drużyny do lat 18 trafili nowi młodzi zawodnicy, którym póki co daleko do tej drużyny z zeszłego sezonu. No i tutaj spójrzmy, Velázquez został piłkarzem tego meczu. Asysta na koncie, również bardzo dobry występ w obronie, 8,7, taka ocena tutaj wystawiona naszemu środkowemu obrońcy. No i jeszcze tutaj kontynuujemy sobie oczywiście tą konferencję prasową. Bez komentarza, Carlos Carbonero rozegrał dobre spotkanie, no i również kolejna dla nas bardzo cenna i ważna informacja, zatem Carlos Carbonero na jedną kolejkę przed zakończeniem ligi przewodzi w klasyfikacji strzelców. No to byłoby naprawdę wydarzenie bez precedensu, gdyby nasz prawoskrzydłowy został królem strzelców włoskiej Serie A i powtórzył tutaj sukces, o ile się nie mylę, Michiego Batshuayi, tak? On był królem strzelców w zeszłym sezonie, nawet dokładnie powiem wam szczerze, tego nie pamiętam, ale tak mi się przynajmniej wydaje. Za chwilkę sobie to sprawdzimy, ponieważ jestem bardzo ciekawy. Tutaj spójrzmy, Serie A, nagrody, zdobywcy nagród. Król strzelców Serie A, tak, nie, przepraszam, Gonzalo Higuain jednak przed sezonem zwyciężył. Drugie miejsce zajął Michy Batshuayi, no stracił tylko jednego gola do Gonzalo Higuaina. Tym razem jednak to nasz zawodnik prawdopodobnie tym królem strzelców zostanie. No i już za chwilkę przeniesiemy się do meczu z Milanem, no ale zanim to nastąpi, no to oczywiście ja tutaj wam przedstawię jeszcze wasze prośby. Jeszcze zanim to zrobię, tutaj dokończymy sobie tą kolejkę 37, pokażę wam jeszcze może tabelę po tych 37 seriach spotkań, no i potem już przejdę do waszych próśb, które tutaj pisaliście mi pod ostatnim odcinkiem. Nie było ich aż tak strasznie dużo jak ostatnio, zatem spokojnie, myślę, tutaj w naszych dosyć już ograniczonych ramach czasowych się zmieścimy, ponieważ zdecydowałem się na nieco ograniczenie emisji czasowej moich odcinków, ponieważ dużo z tych odcinków przekracza 50 minut, odcinki są około godzinne. No tutaj naprawdę sami pisaliście mi, że niektórym z was to nie przeszkadza, no ale myślę, że oglądanie takich godzinnych odcinków jest trochę nudne, trochę frustrujące, zatem będę starał się tutaj maksymalnie skracać. No i tutaj jeszcze spójrzmy na wynik meczu z Perugia Inter 6-8, wynik niczym wynik gdzieś z NHL, a nie z Boys z Serie A. Spójrzmy, Shivers 4 gole, Brian Rabelo 3 gole, Brian Rabelo, spójrzmy w ogóle co to za zawodnik, nawet nie za bardzo takiego piłkarza znam, ale naprawdę bardzo dobry. No tutaj Sibe Shivers, tego piłkarza raczej przedstawiać nie trzeba, również jeden z bardziej utalentowanych zawodników w grze, reprezentant jednokrotny Belgii, bardzo młody zawodnik, bardzo utalentowany. No i Pedro oczywiście, ten doświadczony już w tym momencie były piłkarz Barcelony. No i tutaj naprawdę kibice, którzy przyszli na stadion Renato Curi, obejrzeli fantastyczne wręcz widowisko. Zatem jeszcze jedno spotkanie, Fiorentina-Empoli, no i będziemy mieli w pełnej krasie tutaj tabelę po 37, no jeszcze nie, nawet tutaj jeszcze mecz Rome-Sassuolo, tutaj Napoli jeszcze i Cagliari nie grały, również Torino, no ale to są gdzieś się mecze zaległe, no bo przecież Roma rywalizowała z nami w tej 37 kolejce, zatem gdzieś ma mecz zaległy, podobnie jak kilka innych zespołów. W każdym razie, na razie Juventus zdecydowanie na czele, to jest już zespół, który dawno sobie zapewnił tytuł mistrzowski
drugie miejsce. Oczywiście my 78 punktów, trzecie miejsce Sampdoria, 10 punktów do nas straty. Następnie póki co Palermo na miejscu czwartym, Roma spadła na miejsce piąte po tej porażce z nami. Następnie Sassuolo, zespół, który triumfował w rozgrywkach Coppa Italia, jak się okazało tutaj. Dalej Milan, zatem nasz najbliższy przeciwnik, Napoli dopiero na miejscu ósmym, tutaj Napoli to jest zespół, którego menedżer Michel jest bardzo zagrożony, jego posada jest bardzo zagrożona, no i to jest również zespół, który biorę pod uwagę w kontekście prowadzenia w przyszłym sezonie. Następnie Inter dopiero na miejscu dziewiątym, no a spadły już Genoa i Salernitana, no i do tych zespołów może dołączyć jeszcze Empoli, Perugia, Cesena bądź zespół Udinese, żaden z tych czterech zespołów jeszcze nie może być pewny utrzymania w Serie A. Zatem przejdę teraz do Waszych próśb. Rozpoczynamy od Juriego Tielemansa, młodego, bardzo utalentowanego Belga, również bardzo, bardzo wielki talent, jeden z najbardziej perspektywicznych zawodników w grze. Spójrzmy tutaj, już w wieku 22 lat, bardzo rozwinięty, jego atrybuty naprawdę robią duże, duże wrażenie, a one na pewno jeszcze podskoczą, bo ten zawodnik jest jeszcze bardzo młody, już 17 występów w reprezentacji Belgii, 9,5 miliona euro wartości. No i spójrzmy może jeszcze na jego historię, oczywiście tutaj w sezonie 16-17 przeszedł z Anderlechtu do Napoli za 15,5 miliona euro. No i w tym momencie jest wart bardzo mało, bo tylko niecałe 10 milionów euro. No i kto wie, być może od przyszłego sezonu, jeżeli zdecyduje się pozostać w Brescia Calcio, no to Juri Tielemans będzie naszym zawodnikiem, jeżeli oczywiście zespół Napoli chciałoby nam tego piłkarza sprzedać. Kolejny piłkarz, o którego ten widz prosił, czyli Mbemba Mangulu. Proszę bardzo, już Wam pokazuję tego zawodnika. To jest chyba ten piłkarz, tak jest, Hansel Mbemba Mangulu, tak się nazywa ten zawodnik, tak jest, w tym momencie piłkarz Legii Warszawa, to jest środkowy obrońca, no oczywiście tutaj on nie wyrósł na gwiazdę na miarę Juriego Tielemansa, no ale spójrzmy jeszcze na przebieg jego kariery, z Anderlechtu trafił do Tireka Grozny, następnie stamtąd za 4 miliony euro, zatem za dużą naprawdę kwotę, jak na polskie warunki trafił do Legii Warszawa, gdzie rozegrał bardzo mało, bo tylko 35 spotkań w trakcie czterech sezonów. Najpierw był praktycznie podstawowym zawodnikiem, 20 meczów, później tylko 11, później gdzieś tam zesłany do rezerw. W tym sezonie tylko 4 występy w zespole z Łazienkowskiej. Zatem o tych dwóch zawodników prosił mnie jeden z widzów. Kolejny poprosił o transfery i skład RB Lipsk, Red Bulla Lipsk. Zatem to jest zespół chyba występujący na zapleczu Bundesligi. Za chwilkę sobie zobaczymy. O, jest, proszę bardzo, tak wygląda stadion, okazały bardzo stadion Red Bull Arena, zespół RB Lipsk. No a spójrzmy sobie może, jacy piłkarze tutaj grają, ponieważ ten widz prosił mnie o pokazanie składu oraz transferów bodajże też tego zespołu. Zatem jeżeli chodzi o skład, no to tutaj już rzuca się w oczy, że jest to dosyć polski klub, ponieważ mamy tutaj i Adama Matuszczyka, mamy także Michała Kucharczyka, kolejnego z Polaków, mamy także Kacpera Przybyłko, zatem kolejny piłkarz, który miał być wielkim talentem, no ale tutaj tym talentem ostatecznie przynajmniej w tej grze się nie okazał. Również mamy Stevena Skrzypskiego, może to też jakiś piłkarz z polskimi korzeniami, zerknijmy może na jego narodowość, nie, tylko i wyłącznie Niemiec, no ale jakieś polskie korzenie musi mieć ze względu na swoje nazwisko. Tak więc tutaj kilku reprezentantów Polski, no a czy jacyś ciekawi zawodnicy byli tutaj transferowani, to za chwilkę się przekonamy. Rozpoczynamy od sezonu 2014-2015, tutaj niewiele działo się na rynku transferowym, jeżeli chodzi o zespół z Lipska. Następnie sezon 15-16. Spójrzmy, tacy oto zawodnicy przyszli do tego zespołu, również bez jakichś spektakularnych transferów z klubu. Następnie kolejny sezon 16-17, tutaj również bez spektakularnych transferów, no może Maxim Choupo-Moting, to jest taki dosyć znany zawodnik, który tutaj przeszedł do Lipska, no i odeszło również kilku zawodników za dosyć małe kwoty. Następnie sezon 2017-2018, aż 28 milionów euro wydali działacze RB Lipsk na transfery, ale zyskali aż 44 miliony. Tutaj już widzę, że dwa największe transfery, Joshua Kimmich, bardzo dobry zawodnik, w tym momencie gracz Manchester United, ich, o ile sobie przypominam, grał w Realu Madryt, tak jest, grał w jeden sezon w Realu Madryt, ponieważ tego piłkarza też chciałem ściągnąć do swojej drużyny, ale on się niestety nie zgodził na to. Również tutaj odszedł Yusuf Poulsen, jedna z
jeden z bardziej utalentowanych zawodników również w grze. Od początku tutaj właśnie mojej kariery piłkarz zespołu z Lipska. No tutaj również Maksym Choupo-Moting odszedł za dużą kwotę do Werderu Brema, zatem kupiony za 700 tysięcy, sprzedany za prawie 7 milionów euro ten zawodnik. No i zerknijmy sobie jeszcze na kolejny sezon. Tutaj już 5 milionów euro tylko wydanych, natomiast zyskanych aż 21,5 miliona. Rani Khedira, czyli brat samego Khediry, tutaj widzicie, nawet podobny do piłkarza Realu Madryt. Następnie sezon 2019-2020, również kilku zawodników odeszło za parę milionów euro, również kilku zawodników tutaj przyszło, m.in. Michał Kucharczyk pozyskany z Mainz, również Neils Teixeira, również Yuri Borwę pozyskany z Górnika Zabrze, zatem tutaj taki troszkę polski kierunek obrali sobie działacze z Lipska, również Adam Maszczuszczyk z Augsburga za grosze 65 tysięcy euro. No i tak wyglądają transfery, tak wygląda kadra zespołu RB Lipsk. No i jeszcze ten widz prosił o pokazanie Harima Mastura, piłkarz, którym się kiedyś interesowałem. O, jest. Hashima Mastura, przepraszam, źle sobie napisałem. Piłkarz w tym momencie Udinese, piłkarz, którym kiedyś się bardzo interesowałem, ponieważ zapowiadał się na bardzo utalentowanego piłkarza, no ale jak widzicie tutaj po jego średniej ocenie, po również jego ostatnich występach, no jakoś ten jego talent za bardzo nie eksplodował. Tutaj najpierw był wypożyczony do Vareze, później do Vicenzy, później jeden mecz w Serie A w Milanie, po czym wypożyczenie do Sparty Praga, następnie tylko 9 występów w Milanie, no i później był również składnikiem transakcji z Udinese, trafił za 4,6 miliona euro plus wymiana do zespołu ze Stadio Friuli. No aczkolwiek tutaj jego atrybutów nie może się wstydzić swoich atrybutów, ponieważ wiele z nich ma naprawdę fantastycznych: technika, błyskotliwość, determinacja, gra bez piłki, przyjęcie, również przyspieszenie, szybkość, tak więc tutaj naprawdę dosyć ciekawy zawodnik, no aczkolwiek jakoś na boisku tutaj Mastur tego nie pokazuje. Kolejny widz prosił o pokazanie dwóch zawodników, którzy aktualnie grają w Wolfsburgu, czyli Niklas Bentner. O, mamy tych Niklasów tutaj bardzo dużo. Jest, proszę bardzo, Niklas Bentner. Tak w tym momencie wygląda Duńczyk, piłkarz, który na zakończenie swojej kariery, ponieważ ma już 32 lata w roku 2020, zdecydował się na powrót do Ligi Duńskiej, do FC Midland. Spójrzmy, jak wyglądał przebieg jego kariery po oczywiście nieudanych epizodach w Juventusie. W nieudanym epizodzie w Juventusie wrócił do Arsenalu, tam 9 występów, 2 gole, później z wolnego transferu trafił do Wolfsburga, następnie sprzedany za milion euro do Queen's Park Rangers, gdzie również jakoś bardzo nie błyszczał, następnie przeszedł za 375 tysięcy euro do Sportingu Gijón, tam raczej był podstawowym zawodnikiem, no i swoją karierę zdecydował się kontynuować w rodzimej duńskiej lidze, skąd odszedł w sezonie 2003-2004 do właśnie Arsenalu za zaledwie 250 tysięcy euro. Kolejny z obecnych piłkarzy Wolfsburga, którego ten widz chciał zobaczyć, to jest oczywiście Bas Dost, piłkarz, który tutaj w tym momencie jest piłkarzem Osnabrück. No spójrzmy, jak fatalne teraz atrybuty tego zawodnika, bardzo słabiutkie. No szczerze wam powiem, że nie spodziewałem się, że te aż tak słabiutkie atrybuty będzie miał ten piłkarz. Spójrzmy, on tutaj przechodził za duże pieniądze, za 7,5 miliona euro do Wolfsburga z Herrenwein. No tam raczej w pierwszym sezonie jeszcze cokolwiek pokazywał, później 13 występów, 4 gole, później 4 występy bez gola. Tutaj transfer za 800 tysięcy do Kaiserslautern, no i tam również bardzo słabe występy. Ostatecznie wypożyczony na ten sezon do Osnabrück, do trzeciej ligi niemieckiej dopiero, proszę bardzo, zatem tutaj 11 występów i tylko jedna bramka i bardzo słaba ocena, zatem tutaj, no jak widzicie, jakoś wielkiej tutaj kariery nie zrobił ten zawodnik w Bundeslidze. Kolejny widz prosił mnie o pokazanie rekordów Serie A, zatem proszę bardzo, pokażemy rekordy Serie A. Prosił mnie jeszcze o pokazanie Gabriela Barbozy, ale Gabriela Barbozy już wielokrotnie w moich odcinkach pokazywałem, zatem tego widza proszę o to, aby cofnął się do jednego z moich odcinków, no i tam Gabriela Barbozy sobie zobaczy. No a my w tym momencie pokażemy rekordy Serie A, proszę bardzo. Na razie tak one wyglądają. Najwięcej zwycięstw Juventus, 33, najwyższa frekwencja Inter-Juventus sezon 12 marca 2017 roku, najniższa
najniższa frekwencja na meczu Empoli-Torino, najwyższa średnia frekwencja w sezonie 16-17 miał Inter, najwyższe zwycięstwo 10-2 Palermo-Cesena, najwięcej goli w meczu Acqui-Genoa, aż 16, najwięcej zwycięstw z rzędu Inter 17, najwięcej porażek z rzędu Verona 10, najwięcej meczów bez porażki Milan 58, najwięcej meczów bez zwycięstwa Frosinone, najwięcej meczów bez straty gola Juventus, następnie bez strzelonej bramki Empoli, najwięcej punktów Juventus 102, najwięcej bramek Torino w sezonie 47-48, najwięcej straconych Verona, no i tutaj jeszcze rekordy indywidualne, najwięcej strzelonych bramek przez króla strzelców Carlos Tevez 30, najwięcej bramek w meczu Brian Franzen 5, najwięcej asyst Mishi Batshuayi 22, zatem taki akcenty z Brescia Calcio, kolejny akcent z Brescia Calcio, najwyższa średnia ocena Vittorio Parigini w sezonie 2017-2018 w 35 występach zaliczył średnią 7,63, no ale jak wiecie, ta średnia ocena zostanie w tym sezonie poprawiona przez Ante Coricia. Najwięcej nagród dla zawodnika meczu Gabbiadini, najgorsza dyscyplina Hatemaj, Mazzei to z kolei najmłodszy zawodnik, który wystąpił w meczu włoskiej Serie A, najstarszy to Gianluigi Buffon, najszybszy gol Paolo Pioggi już w 8 sekundzie meczu Piacenza z Fiorentiną, najmłodszy strzelec gola to Amadeo Amadei, no bardzo ciekawy zawodnik o bardzo ciekawym nazwisku, piłkarz Romy, który w 37 roku strzelił gola mając 15 lat i 287 dni, no a najstarszy strzelec to legenda, jedna z legend Milanu, Alessandro Costa Curta, który w 2007 roku pokonał bramkarza Udinese mając 41 lat i 25 dni. Zatem to tyle, jeżeli chodzi o rekordy Serie A. Zatem tymi rekordami Serie A właśnie kończymy wasze prośby. Tak one właśnie wyglądały, tak one się przedstawiają. No i już za chwilkę, po krótkiej przerwie, zobaczymy się na ostatnim starciu sezonu 2019-2020, czyli meczu z zespołem AC Milan. Zatem witam was, moi drodzy, z powrotem. 10 maja 2020 roku i 38 kolejka ligowa w Serie A, starcie z AC Milan. Zerknijmy sobie oczywiście jeszcze raz na tabelę ligową. W tym momencie dużo rzeczy nam się już wyjaśniło, no bo oczywiście Sampdoria zapewniła sobie miejsce trzecie, Palermo jest na miejscu czwartym, w tym momencie na miejscu piątym Sassuolo, no i jeszcze ewentualnie Roma ma szansę na to, aby powalczyć o start w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Te trzy zespoły będą rywalizowały do ostatniego spotkania o to miejsce czwarte. Tak jak już mówiłem, Genoa i Salernitana spadła, wciąż o utrzymanie muszą walczyć Udinese, Cesena, no i właśnie Perugia, a także Empoli. Te dwa zespoły są tutaj najbardziej zagrożone w tym momencie degradacją, a my teraz ustalmy sobie skład na ostatnie spotkanie ligowe przeciwko AC Milan, a po tym spotkaniu oczywiście podsumujemy sobie cały sezon 2019-2020. Jak widzicie, tutaj zawieszony za kartki jest Baba Rama, zatem na jego miejsce oczywiście wskakuje automatycznie, oczywiście rzecz jasna, Matteo Darmian. Tutaj Sabelli pozostanie na prawej stronie, w środku Giomber z Velasquezem, który fantastycznie spisał się w poprzednim meczu przeciwko Romie. Również Locatelli nie może zagrać w tym meczu, oczywiście to z racji tego, że jest zawodnikiem wypożyczonym właśnie z naszego dzisiejszego przeciwnika, czyli AC Milan. Zatem Kull, strzelec drugiego gola w meczu z Romą, i Ilaya Mertens dzisiaj na środku pomocy jako boczni skrzydłowi Carlos Carbonero. Na razie póki co lider klasyfikacji strzelców, także Alen Halilowicz, piłkarz, którym interesuje się kilka naprawdę solidnych klubów. W tym momencie jest to Arsenal i Chelsea, ale pamiętam, że jeszcze nie tak dawno był to Real Madryt, była to Borussia Dortmund, był to Everton, zatem tutaj wielkie zainteresowanie na rynku transferowym budził ten zawodnik, no ale wciąż tutaj dwa czołowe kluby Premier League interesują się Alenem Halilowiczem, piłkarzem, który w tym momencie wart jest 21 milionów euro, a pozyskaliśmy przecież go po dwóch latach wypożyczenia za darmo z oczywiście zespołu Barcelony. Zatem on tutaj na środku jako ofensywny pomocnik, na lewym skrzydle rzecz jasna najlepszy piłkarz tego sezonu we włoskiej Serie A, czyli Ante Coric, piłkarz, którego prawdopodobnie już w przyszłym sezonie nie będziemy mieli w zespole, ponieważ no raczej powątpiewam w to, że piłkarz tej klasy zostanie do nas wypożyczony po raz czwarty z rzędu, no bo już trzy razy był wypożyczony z Realu Madryt. Co sezon grał lepiej, 7,20 w sezonie pierwszym, 7,61 w sezonie drugim, już i tak wydawało się, że to jest fantastyczna średnia ocena, no ale w tym sezonie już Ante Coric pobił chyba samego siebie, osiągając średnią 7,94.
Zatem tutaj naprawdę piłkarz światowej klasy, który myślę, że w przyszłym sezonie powalczy o miejsce w pierwszym składzie w zespole Realu Madryt. No i on właśnie zagra na lewym skrzydle w ataku, natomiast zagra Mishi Batshuayi, który zastąpi piłkarza, który tuż przed meczem z zespołem Milan nabawił się kontuzji, zatem Evandro ostatni mecz z Milanem obejrzy z wysokości trybun. Takim zatem składem rozpoczniemy to spotkanie. Gramy oczywiście ofensywną mentalnością, ponieważ no właśnie z takim nastawieniem ostatnio świetnie radzimy sobie z przeciwnikami. Przypominam, 4 zwycięstwa z rzędu, no i dzisiaj szansa na triumf numer 5. Dobrze prezentujemy się na treningach, jesteśmy przygotowani na tę ewentualność. Absencja takiego zawodnika byłaby ciosem dla każdego zespołu. No jak widzieliście tam przez momentem, jesteśmy zdecydowanym faworytem tego spotkania, no ale czy tak będzie w rzeczywistości, to zobaczymy oczywiście na boisku. Tutaj oczywiście musimy przypilnować jak zwykle Wiktora Fischera, który w tym momencie będzie napastnikiem zespołu Milan, najbardziej wysuniętym piłkarzem. No i zagracie tak jak w poprzednim meczu, ostatnia kolejka w tym sezonie dla niektórych piłkarzy, kto wie, być może ostatni występ w barwach Brescia Calcio. Zobaczymy, co ciekawego wydarzy się w tym meczu. Pierwsza akcja Milanu, Kasper Kisk do Hamzika, ten do Kiska. Kisk jednak traci piłkę, ale tylko na chwilę, bo znów przy niej zawodnicy Milanu. Raja Nainggolan teraz na lewą stronę do Felipe Andersona. Felipe Anderson dośrodkowuje dobrze Velasquez jeszcze. Nainggolan zagrywa do Kiska, ten trafia do siatki, no ale czy nie było tam offside'u? Zdaniem arbitra nie, no i już w drugiej minucie po strzale Duńczyka tracimy bramkę. Tam zaspali troszkę nasi obrońcy, przede wszystkim Velasquez, przede wszystkim także Mateo Darmian. No i niestety to skończyło się stratą gola. No i mamy 10 minutę i przegrywamy już 0-1. No ale uwaga, bo mamy teraz akcję naszej drużyny. Sabelli i Aaron Kuhl zagrywa do Halilowicza, ale Halilowicz, co zrobi Chorwat? No próbował tam podawać do Carbonero, ale jeszcze odzyskaliśmy Halilowicza, ale niestety zablokowany. Mógł tam jeszcze wykładać piłkę do Batshuayiego, który znalazłby się oko w oko z bramkarzem Milanu. Jeszcze Halilowicz, Coric fantastycznie przyjął piłkę, ale tam zablokowany w ostatnim momencie przez... Za chwilkę wam tutaj pokażę kogo, przez El Bedaouiego. No i było teraz naprawdę blisko, a ta efektowna akcja Coricza skończyłaby się bramką. Teraz wyczekujemy na kolejną akcję. No i uwaga, rzut z autu Mateo Darmian do Ante Coricza, ten już w polu karnym. Jeszcze piętką do Halilowicza. Halilowicz, a i teraz miał pecha. Zrobił wszystko jak należy. Alen Halilowicz uderzył w krótki róg bramki Milanu, no ale niestety piłka do siatki nie wpadła. Jeszcze Halilowicz pada w polu karnym, no ale gwizdek arbitra niestety milczy i piłkarze Milanu wybijają piłkę. No ale kolejny atak na bramkę Rossoneri. Tym razem jest Aaron Kuhl, Ante Coric. Jeszcze piłka wybita poza pole karne. No i Felipe Anderson teraz traci futbolówkę Sabelli. Wiktor Fischer, jest kontra zespołu Milanu. Felipe Anderson teraz fantastycznie odzyskał Aaron Kuhl. Zagrał do Mishiego Batshuayi i już wybiega Coric. Do niego piłka, Ante Coric, Halilowicz. Ależ kapitalna, ależ efektowna akcja dwóch Chorwatów. No i fantastyczne podanie Coricza. Kończy Alen Halilowicz. Mamy w tym momencie 1-1. Świetnie wyłożona piłka na 11 metr do naszego ofensywnego środkowego pomocnika i mamy 1-1. Kolejna akcja Bresci, Dziomber, jeszcze Sabelli, jeszcze dośrodkowanie w pole karne. Radzą sobie zawodnicy Milanu, jeszcze Sabelli zablokowany. Carlos Carbonero traci piłkę, ale jeszcze odzyskuje Sabelli. Jest Halilowicz. Halilowicz, Mishi Batshuayi. No i uderzenie Belga niestety obok bramki. Bramka, piłkarz, który ostatnio, w ostatnich sezonach spisywał się naprawdę fantastycznie, bardzo skuteczny piłkarz. W tym sezonie już tak dużo bramek nie strzelał, no ale i tak kilka spotkań może zaliczyć w tym sezonie do naprawdę bardzo udanych. Uwaga, akcja Milanu, Wiktor Fischer uderzenie, ale ten strzał byłego piłkarza Ajaxu bardzo, bardzo niecelny. Kolejna akcja, no tutaj gra częstuje nas bardzo dużą ilością tych ciekawych sytuacji. Tym razem znów atakuje Milan, Radosevic do El Bedaouiego. El Bedaoui świetnie odebrał piłkę Velasquez bez faulu. Mertens, kolejna kontra naszej drużyny. Halilowicz potrafi fantastycznie dograć piłkę do Batshuayiego, ten do Coricza, Ante Coric, Halilowicz, Carbonero. Ależ piękna akcja, no ale niestety niezakończona
golem. Troszkę kopia tej sytuacji, przy której strzeliliśmy pierwszego gola. Świetne wyłożenie Coricha, tym razem jednak Halilović nie strzelał, a jeszcze odgrywał do Carbonero. No ale niestety Kolumbijczyk nie strzelił swojego 22. gola w tym sezonie. Teraz kolejna akcja, Mertens świetnie, Batshuayi, jeszcze jest Matteo Darmian. Co zrobi reprezentant Włoch? Jest już polu karny, Matteo Darmian uderzenie, no ale to było w zasadzie podanie wprost w ręce bardzo doświadczonego Diego Lopeza. Kolejna akcja, tym razem Milanu, jest Marek Hamzik, Felipe Anderson, Radja Nainggolan, jest Belk, świetnie zagrywa do Hamzika, ten ostry kąt, no i co, piłka ostatecznie nie wpadła do siatki, mieliśmy teraz mnóstwo szczęścia, no i co, to co nie udawało się nam, mogło się udać teraz Milanowi, no ale na szczęście fortuna sprzyjała nam w tym momencie i nie straciliśmy bramki na 1-2. Wciąż naprawdę dużo ciekawych sytuacji, dużo naprawdę dzieje się w tym meczu, no ale wynik wciąż remisowy. Kolejna sytuacja, Ante Coric, dośrodkowanie w pole karne, przegrywamy teraz ten pojedynek główkowy, jest Marek Hamzik, wychodzi z piłką Słowak, zagrywa do Fischera, jednak fantastyczna interwencja Matteo Darmiana, jest tutaj Aaron Kuhl do Carbonero, ten do Batshuayiego, świetnie pokazuje się Halilović, nie, przepraszam, to Mertens, do niego podanie, ten do Ante Coricia, Ante Coric, jeszcze uderzenie, ale teraz zaskoczony Diego Lopez, pewnie gdzieś tam spodziewał się podania w kierunku Batshuayiego. No a tutaj Ante Coric wykorzystał swój fantastyczny geniusz i strzelił gola na 2-1. Fantastyczna akcja Ante Coricia, gol i asysta piłkarza wypożyczonego z Realu Madryt. Zatem mamy już końcówkę pierwszej połowy, 46. minuta i w tym momencie arbiter zakończył to spotkanie. No ale oczywiście musimy powiedzieć naszym zawodnikom, aby byli jeszcze skoncentrowani w tej drugiej połowie, aby tutaj nie dali się gdzieś tam zaskoczyć Milanowi. No praktycznie wszyscy zawodnicy z wyjątkiem Coricia pozytywnie zareagowali na taki rodzaj rozmowy motywacyjnie. Teraz już w pierwszej akcji drugiej połowy dość szybko pozbyliśmy się piłki. No a teraz uwaga, bo jest akcja Milanu, jest Javier Hernandez, jeszcze Felipe Anderson, uwaga, ależ fantastyczna parada Lealiego, świetnie teraz nasz bramkarz wybronił to uderzenie. W zasadzie jeszcze nie byłem do końca przekonany, czy piłka szła w światło bramki, no ale na wszelki wypadek interweniował Nicola Leali. Kolejna akcja Milanu, El Badawi do Javiera Hernandeza, ten do Radosewicza, Felipe Anderson, no i tutaj spalony byłego piłkarza rzymskiego Lazio. 60. minuta tego spotkania, wciąż prowadzimy 2-1, ale nie stworzyliśmy jeszcze żadnej groźnej sytuacji w drugiej połowie tego spotkania. Jeszcze żółtym kartonikiem ukarany Matteo Darmian. No i coraz mniej pozostało nam do zakończenia tego spotkania. Jeszcze Ante Coric, uderzenie, trafia w poprzeczkę. Jeszcze tam nie zdążył niestety z dobitką Carlos Carbonero. No i mamy kolejną sytuację naszej drużyny. Tam poza boiskiem przez chwilę Aaron Kuhl. On gdzieś tam ucierpiał w którymś ze starć. Przez moment gramy w dziesiątkę. Teraz atakuje niestety Milan. Wiktor Fischer, Javier Hernandez. Ten piłkarz już nieraz dał nam się we znaki. Ten zagrywa do Felipe Andersona. Darmian czyściutko, fantastycznie odebrał piłkę. Reprezentant Italii zagrywa do Carbonero. Ten ładnie tutaj przechodzi obok Martinsa Indi. Dośrodkowuje. Jest uderzenie samobójcze Sara. No i w tym momencie prowadzimy już 3-1. To jest chyba już gol pieczętujący nasze piąte zwycięstwo z rzędu w Serie A. Fantastyczna akcja Carbonero. No i pech Sara sprawia, że strzelamy w tym meczu trzeciego gola. Jeszcze atakuje Milan, Felipe Anderson. No tak łatwo się zespół gości dzisiaj nie podda. Aczkolwiek znowu przejmujemy piłkę. Fantastycznie rusza Ante Coric do Arona Kula. Aaron Kuhl do Batshuayiego. No szkoda, teraz zgubił piłkę Belka, ale jeszcze udało się nam ją odzyskać. Jest Aaron Kuhl. Teraz niestety traci piłkę. Jest Matteo Darmian, Liam Mertens, Alen Halilović. Co zrobi Chorwat? Do Carbonero. Ten jeszcze niestety zablokowany. No i nie ma czwartego gola dla naszej drużyny, ale jeszcze tutaj z ciekłością atakujemy bramkę. Ante Coric, jest bramka. Ależ fantastyczny strzał. Bardzo, bardzo precyzyjny Ante Coricia. Piłka wpadła tuż przy słupku. Bezradny Diego Lopez. 4-1 w tym meczu prowadzi już Brescia Calcio. No prawdziwy popis naszych zawodników. Mimo że tutaj przegrywaliśmy 0-1, no to teraz już bijemy na łopatki zespół Milanu. Jeszcze Sarri, jeszcze Adil Rami, jeszcze piłka do tyłu do Diego Lopeza. Ten zagrywa do Sara, Sar do Wiktora Fischera, Wiktor Fischer do Javiera Hernandeza, przy nim aż trzech zawodników Brescia. Jeszcze Wiktor Fischer, jeszcze Meksykanin Hernandez przy piłce, zagrywa do Duńczyka Fischera, ten odgrywa jeszcze raz do napastnika, no ale fantastycznie Alen Halilović, czyściutko, zupełnie bez faulu, Carlos Carbonero. No szkoda, teraz nie doszła ta piłka do Coricia, jest Felipe Anderson.
Felipe Anderson, Rajan Angolan, jest Vlad Pol, zagrywa do Hernandeza, uwaga, urwał się teraz Javier Hernandez, uderzył, no ale nie ma drugiej bramki dla Milanu. Jest 79 minuta, czas na jakieś zmiany, może zróbmy sobie aż dwie, zdejmijmy z boiska. Może niech będzie, kto jest tutaj bardzo zmęczony, no na pewno Halilowicz, na pewno Aaron Cool, zatem Anglik może opuści boisko, w jego miejsce Dawid Iwan, piłkarz, który od przyszłego sezonu będzie piłkarzem warszawskiej Legii. No i również oprócz niego może Wellington Nem w miejsce Carlosa Carbonero, aczkolwiek Carlos Carbonero jeszcze może powalczyć o tytuł króla strzelców, zatem może Andre Ayew w miejsce Coricza. Takie dwie zmiany sobie na razie przeprowadzimy, natomiast zostawimy póki co na ławce rezerwowych Wellingtona Nema, no i może tutaj nim zastąpimy Miszego Batshuayiego gdzieś tam jeszcze w końcówce tego spotkania. Wielkie brawa dla Ante Zoricza za to spotkanie, absolutnie jeden z bohaterów tego spotkania. Jeszcze jedna zmiana, zatem wspomniany przeze mnie Wellington Nem na pozycję napastnika w miejsce Miszego Batshuayiego, który dzisiaj również zaliczył bardzo dobre spotkanie, 7,5, bardzo wysoka ocena Belga. No i jeszcze uwaga, mamy jedną akcję, Nicola Leali daleko wybija piłkę do Wellingtona Nema, ten tutaj do Halilowicza, Halilowicz do Velasqueza, Velasquez do Mertensa, ten do Andre Ayew, pojawił się reprezentant Gany w drugiej połowie tego meczu, jest Mateo Darmian, no ale niestety strata, jeszcze Velasquez, spokojnie opanował teraz piłkę Urugwajczyk do Mateo Darmiana, ten do Mertensa, Mertens do Halilowicza, Halilowicz do Andre Ayew, Andre Ayew indywidualnie, Wellington Nem, Andre Ayew, aj słupek już trzeci w tym meczu, słupek jeszcze bardzo blisko zdobycia gola byliśmy, ależ teraz sprawdziły młyn w polu karnym. Nie potrafią piłkarzy Milan wybić piłki poza pole karne. No i mieliśmy tam dwie świetne sytuacje. Jeszcze dośrodkowanie, piłka w pole karne. Jeszcze Dawid Iwan, no ale nie doszedł już do tego zagrania. Wychodzą z kontrą zawodnicy Milanu. Piłka do Wiktora Fischera, jednak za plecy Duńczyka zagrana ta piłka przez Javiera Hernandeza. Ten do Martinsa Indiego. Martin z Indii. W tym momencie arbiter kończy to spotkanie 4-1. Absolutna dominacja Bresci w tym ostatnim spotkaniu w tym sezonie ligowym w Serie A. No i znów osiągamy pułap około 30 strzałów przy 11 rywali. My oddaliśmy aż 12 celnych, rywale tylko 4. No i zasłużenie dzisiaj wygrywamy 4-1 starcie z zespołem Milano. No tutaj Sampdoria traci kolejne punkty. Tutaj również Roma straciła kolejne punkty. No i za chwilkę zobaczymy sobie, jak będzie wyglądała tabela po 38 kolejkach spotkań. Tutaj jeszcze oczywiście zgadzam się, że Coricz jest w dobrej dyspozycji. Byłem pewien, że mecz już jest wygrany. Cieszę się, że to był dobry mecz. Nie mamy prawa narzekać. Nie przypominam sobie zbyt wielu piękniejszych goli. To był najlepszy moment na zdobycie bramki. Przegrywaliśmy, musieliśmy coś zmienić. Zagraliśmy poprawnie jako zespół, ale on wyróżniał się na tle innych. No i spójrzmy tutaj, Michel zwolniony z pracy w zespole Napoli. No tutaj jego pozycja, tak jak już mówiłem nie tak dawno, wisiała na włosku, no i prezes Aurelio De Laurentiis postanowił pozbyć się hiszpańskiego szkoleniowca z Neapolu. Tutaj spójrzmy, dwie bramki i asysta, fantastyczny mecz w wykonaniu Ante Coricza. No i zerknijmy sobie może, jak wygląda ostateczny układ w tabeli włoskiej Serie A. Zatem mistrzostwo jeszcze raz dla Juventusu, 95 punktów, drugie miejsce Brescia, 81 oczek, trzecie miejsce Sampdoria punktów, 69, no i jako czwarty zespół w Lidze Mistrzów zagra Sassuolo, zatem triumfator Coppa Italia, 67 punktów. W Lidze Europy zobaczymy w przyszłym sezonie Palermo, Romę oraz finalistę Coppa Italia, czyli Napoli. Natomiast spadają do Serie B Perugia, Genoa oraz Salernitana. Tak wyglądają rozstrzygnięcia we włoskiej Serie A. Zerknijmy sobie może jeszcze, kto z Serie B tutaj awansował do najwyższej fazy rozgrywek. Tutaj jeszcze są dwa spotkania do rozegrania. Na razie prowadzi Frosinone, które już zapewniło sobie pierwsze miejsce w tabeli. Wciąż o awans walczą Modena, Ternana i te dwa zespoły jeszcze oczywiście mają szansę na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech. Zatem moi drodzy, tak kończy się sezon 2019-2020. Jeszcze oczywiście na koniec statystyki moich zawodników. Zerknijcie sobie, jak to wszystko przez cały sezon wyglądało. Może oczywiście rozpoczniemy od najwyższych średnich ocen. Zatem oczywiście tutaj biję wszystkich na głowę. Ante Coricz 7,94, fantastyczna wręcz średnia ocena
tego piłkarza. Na drugim miejscu Carlos Carbonero 7,58, trzeci Andre Ayew 7,46, dalej Lea Mertens 7,40, Norbert Jomber również fantastyczny, fantastyczna średnia ocena, Sabelli również bardzo wysoka, również Babaramany, nie ma prawa narzekać, Manuel Locatelli, Alen Halilowicz, Mateo Darmian i Evandro, to są piłkarze, którzy naprawdę bardzo dobrze prezentowali się w tym sezonie, aczkolwiek Evandro rozegrał tylko 7 meczów w podstawowym składzie, no przyszedł do nas dopiero w przerwie zimowej. Najwięcej goli oczywiście zdobył Carlos Carbonero, w sumie 25, 21 Michy Batshuayi, 16 Coric, 9 Mertens, 8 Halilowicz, 6 Andre Ayew, 5 Evandro, po 4 Jomber i Locatelli, po 2 trafienia Wellingtona Nema i Arona Kula, a po jednym trafieniu zaliczyli Koulibaly, Joris Klinghoffer oraz Dawid Iwan. Najwięcej asyst tutaj oczywiście również przoduje Ante Coric, 20 asyst aż na koncie tego piłkarza. Drugie miejsce Carbonero 16, trzecie Locatelli 9, dalej 8 Mertens i Halilowicz, 6 Batshuayi oraz także Andre Ayew, 4 asysty Evandro, 3 asysty Kula, Ramana, także Mateo Darmiana, po 2 Sabellego, Vasqueza i Pereiry, a po jednej Jombera, Wellingtona Nema oraz Kalidu Koulibalego. Zatem tak wyglądają, moi drodzy, statystyki moich zawodników za sezon 2019-2020. Nie wiem, czy zostały rozdane już nagrody za ten sezon. Chyba nie, 2018-2019. Zatem te wszystkie nagrody zobaczycie w kolejnym odcinku. No i właśnie zobaczymy, czy w kolejnym odcinku będę prowadził jeszcze klub Brescia Calcio, czy też przeniosę się gdzie indziej i będę tam kontynuował swoją menedżerską karierę. No tutaj naprawdę kusi mnie te 46 milionów euro, które zarząd ma zamiar przeznaczyć na budżet transferowy w przyszłym sezonie, również ten budżet płacowy w postaci 914 tysięcy euro tygodniowo sprawi, że będę mógł sprowadzić do klubu naprawdę bardzo dobrych zawodników. No zatem zobaczymy, jak tutaj to wszystko się rozwiąże. Jeszcze oczywiście podsumowanie od strony zarządu, zatem zerknijmy na zaufanie, czy tutaj udało nam się spełnić te wszystkie wymagania, które zarząd nam stawiał. Tutaj oczywiście renoma klubu, zarząd jest zadowolony ze wzrastającej renomy, również płace są na bardzo dobrym poziomie, atmosfera w zespole również jest fantastyczna, jako że przedwczorajszy kontraktu z menedżerem nie kosztowało zbyt wiele, ma prawo obawiać się utraty pracy. No ja oczywiście kilka chwil przed meczem z Milanem odrzuciłem kolejną propozycję nowego kontraktu, zatem nie chcę tutaj jeszcze podejmować decyzji, tak jak już mówiłem, tą decyzję odłożyłem sobie na letnie okienko transferowe, tam przekonamy się, w którym klubie będę pracował. Dalej zobaczmy, Champions League, tutaj zarząd jest zadowolony, że dotarliśmy do 1/8 finału, w Lidze Włoskiej oczywiście zarząd jest zadowolony, że uzyskaliśmy awans do Champions League, w Pucharze Włoch, no tutaj ten puchar zajmuje niską pozycję na liście priorytetów zarządu, zatem tutaj będziemy oceniać głównie postawę zespołu w pozostałych rozgrywkach, zatem ten kiepski występ w Coppa Italia i odpadnięcie już w pierwszej rundzie jakoś nie za bardzo zdenerwowało nasz zarząd. To jeszcze Super Puchar, oczywiście zarząd jest zadowolony, że zwyciężyliśmy w rozgrywkach o Super Puchar Włoch. Oczywiście to było zwycięstwo na samym początku rozgrywek z Juventusem 2-0, no i daj szansę młodzieży. Jestem zadowoleni, że młodzi piłkarze dostają szansę gry w pierwszym zespole, ale można zrobić więcej w tym kierunku. Zatem tutaj, jeżeli chodzi o te wymagania, to większość z nich udało nam się spełnić. Jeszcze spójrzmy tutaj, to widać również na tym zestawieniu. No i cóż, moi drodzy, zatem pozostaje mi tylko i wyłącznie zaprosić Was na kolejny odcinek. Odcinek numer 47, w którym dowiecie się oczywiście, czy pozostanę wciąż menedżerem Brescia Calcio, czy przejdę do innego zespołu. Zatem oglądajcie już nasze następne spotkanie. Natomiast to wszystko, co przygotowałem dla Was dzisiaj, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku mojej kariery Brescia Calcio. Trzymajcie się, na razie, cześć!